Dziś za godnych i wielkich uważamy tych ludzi, którzy dorobili się majątku na kłamstwie i zbudowali swoją władzę na ludzkiej krwi. Ale od niepamiętnych czasów wielkie i godne były osobowości, które przychodziły w najtrudniejszych dla ludzkości czasach i przynosili prawdę w jej czystości. Kim oni byli? Jak wyglądała ich droga życiowa? Z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć? Jak oni pojęli prawdę? Kto przekazał im odwieczną wiedzę? Nauki wielkich jak Zaratusztra, Budda, Jezus i Mahomet dawały ludziom wolność. Głęboka siła tych osobowości do dziś budzi nasze serca. Na tym świecie zawsze byli tacy, którzy ze wszystkich sił sprzeciwiali się prawdzie. Już za życia proroków wiedzę, którą oni przynosili, zaczynali zniekształcać. Do jakich tragicznych konsekwencji to doprowadziło? Kto i dlaczego ukradł ludzkości tysiące lat szczęśliwego i dostatniego życia? W tych trudnych dla całej ludzkości czasach nadszedł czas na prawdę. Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie przymierza naszych proroków. Nadszedł czas, aby przywrócić prawdę ludziom. Zapraszamy Was 13 lipca 2022 roku na Kalejdoskop Faktów. Życie najgodniejszych zainicjowano przez uczestników MRS Aladra z USA, Holandii i Uzbekistanu.